Słowa Ewangelii według świętego Łukasza. Jezus powiedział do swoich uczniów: Powiadam wam, którzy słuchacie, miłujcie waszych nieprzyjaciół, dobrze czyńcie tym, którzy was nienawidzą, błogosławcie tym, którzy was przeklinają i módlcie się za tych, którzy was oczerniają. Jeśli cię kto uderzy w policzek, nadstaw mu i drugi. Jeśli bierze ci płaszcz, nie broń mu i szaty. Daj każdemu, kto cię prosi, a nie dopominaj się zwrotu od tego, który bierze twoje. Jak chcecie, żeby ludzie wam czynili, podobnie wy im czyńcie. Jeśli bowiem miłujecie tych tylko, którzy was miłują, jakaż za to dla was wdzięczność? Przecież i grzesznicy miłość okazują tym, którzy ich miłują. Jeśli dobrze czynicie tym tylko, którzy wam dobrze czynią, jaka za to dla was wdzięczność? I grzesznicy to samo czynią. Jeśli pożyczek udzielacie tym, od których spodziewacie się zwrotu, jakaż za to dla was wdzięczność? I grzesznicy grzesznikom pożyczają, żeby tyleż samo otrzymać. Wy natomiast miłujcie waszych nieprzyjaciół. Czyńcie dobrze i pożyczajcie niczego się za to nie spodziewając. A wasza nagroda będzie wielka. Będziecie synami Najwyższego, ponieważ On jest dobry dla niewdzięcznych i złych. Bądźcie miłosierni, jak Ojciec wasz jest miłosierny. Nie sądźcie, a nie będziecie sądzeni. Nie potępiajcie, a nie będziecie potępieni. Odpuszczajcie, a będzie wam odpuszczone. Dawajcie, a będzie wam dane. Miarą dobrą, natłoczoną, utrzęsioną i opływającą wsypią w zanadrza wasze. Odmierzą wam bowiem taką miarą, jaką wy mierzycie. Po pierwsze, nie powinniśmy nikogo osądzać, chyba że sami lubimy być osądzani i potępiani przez innych. Przeważnie wytykamy błędy innym z dwóch powodów: jako odwet za wyrządzoną krzywdę oraz aby zatrzeć nasze własne błędy i niedoskonałości. Postępując tak, nigdy nie dojdziemy do prawdziwej wolności dzieci Bożych. Kiedy przychodzi pokusa, aby kogoś osądzić lub potępić, pomyślmy, że wcale nie jesteśmy lepsi od nikogo. Ty także masz grzechy i słabości. To chociażby skłonność do wywyższania się i pogardzania innymi. Większe jest miłosierdzie i zwyczajna dobroć od niechęci, nienawiści i pogardy. Jeśli będziemy miłować tych, którzy nas nienawidzą i nam źle czynią, wtedy prawdziwie będziemy doskonali i zwyciężymy zło. Błogosławiony ksiądz Jerzy Popiełuszko powtarzał za świętym Pawłem: zło dobrem zwyciężaj. Zła nie da się pokonać złem, jedynie dobrem. Dlatego tak ważne jest przezwyciężanie niechęci wobec naszych nieprzyjaciół, przełamywanie się i pokochanie ich. Mamy miłować nieprzyjaciół, ponieważ tylko miłością możemy nad nimi zatriumfować. Miłość zwycięża wszystko. Bycie dobrym dla niewdzięcznych przełamuje nasz własny egoizm i chciwość w jej wielu aspektach. Często zdarza nam się patrzeć na relacje z innymi z perspektywy własnych korzyści. Z jednymi spędzamy więcej czasu, bo to podnosi nasz prestiż albo będzie okazją do jakiegoś zarobku. A innych będziemy unikać, sądząc, że budowanie z nimi relacji jest zwykłym marnowaniem czasu. Interesowność i chęć zysku zabija miłość. Musimy się wyzwolić z okowów zła. Jedynie miłość przywróci nam wolność. Kochajmy.